No to otworzymy sobie pakę. Szóste urządzenie w domu z firmy Kärcher. A biorąc pod uwagę, że zbliżają się kontrole sanepidu co do czystości okien, to trzeba umyć okna. Zobaczymy, co to jest. Sąsiadka tutaj kurczę takie ma właśnie i widziałem, że ona raz w tygodniu sobie pyka te okna i te okna ma dość czyste. To sprawdzimy, czy to faktycznie działa. Tutaj mamy taką małą buteleczkę i do tego jest psikacz. Czy nie do tego? Nie do tego. To co to się tu dzieje? Zaraz tu musimy się dowiedzieć. Mamy co? Mamy obstrukcję. Jakieś takie coś. Jakiś taki mopik. Jeszcze jakaś taka końcówa na jakiś inny mopik. Albo na ten sam, tylko że złożony na pół, bo to jest jakby długość tego. Respirator. Ale chyba dość standardowy, jeżeli chodzi o te elektryczne urządzenia Kärcher, tak mi się przynajmniej wydaje. I tu mamy samo już urządzenie. A tu mamy, ojej, to chyba będzie strasznie drogie, jak to jest w takich normalnie homeopatycznych ilościach. I co, i mamy jakiś specjalistyczny płyn do mycia, jakiś koncentrat. I się go tutaj, środek do mycia okien, bez smug, długotrwały efekt połysku, chronić przed dziećmi, składniki zgodnie z zaleceniami www, niejadowe środki, tylko że co to jest, a nie, to jest do bełtania w takim razie, to tylko po co to jest ten spray tutaj, to nie bardzo. Aha, czyli to jest 20 ml koncentratu, jest na 230 ml wody. Okej. Okej, i to się obsługuje jak? Się tutaj to odsuwa się w tą stronę, nie? Żeby nic nie urwać, trzeba sprawdzić instrukcję. A że nie, że to, o widzicie, to ma być w takiej kombinacji, że to się zakłada na buteleczkę, a później się zakłada tutaj ten spryskiwacz, żeby taki był od razu do, żeby sobie prysnąć i sobie zetrzeć. To ciekawe, bardzo ciekawe, jakby to powiedział ten Leon, czy jak mu tam było. Tutaj to mamy do zaklikania, to już wiemy, to też już wiemy. Aha, czyli nie, czyli nie manualnego, czyli najpierw trzeba sobie pomaziać tym, tutaj z tego, z tej flaszki, przemyć, a później tym drugim, tym już elektrycznym preparatem, nie preparatem, tylko sprzętem. No ciekawe, a jak się to wyciąga? Tu jest max, tu jest off. Aha, czyli że trzeba wyciągnąć w tą stronę. O! I tak wychodzi. No to chyba wiemy. To zaraz ładujemy i zrobimy tutaj ten test. Się trzeba od razu dowiedzieć, po ile oni mają ten. Weź tam dzióbek, kliknij od razu w te w internety. RM503. No, tutaj mamy, zrobimy test na oknie pierwszym. Jest wystarczająco brudne, tylko nie wiem, czy to widać, że ono jest takie brudne, ale jest. Chyba nie widać, no zobaczymy. Może trzeba dać on? Trzeba dać on.
że teraz niby podobno tak. No powiem ci, że jestem w szoku. Od środka jeszcze. To się może tu od zewnątrz stać. Mogę teraz, że ona tam stoi. Ojej. Dźwięk idzie tutaj z mikrofonu. No powiem wam, że według mnie bomba. Co prawda były tu jakieś takie mega puste plamy, ale jak na takie bieżące utrzymanie, no co żona powie, jak na takie bieżące utrzymanie, bo gdzieś jakie takie mega, mega tłuste rzeczy, gdzieś tam była jakaś głowa, coś tam popaślane, to nie poszło. Ale biorąc pod uwagę, ile to trwa przy takim systemie raz w tygodniu, jak tu sąsiadka robi, no to myślę, że jest... Na moment i spoko całkiem. Nie? Chodźmy jeszcze do tego dużego. Jak raz słońce już nie świeci. No, to tak to można było okienka na usługę myć. I ty ile mówiłaś ten płyn kosztował, jak tam patrzyłaś w internetach? 150 za pół litra. A tutaj jest na jedno takie rozmajenie potrzebne 20. Ale ma ten płyn taki zapach ewidentnie kerszerowy. Jak ten do dywanów środek, też taki mają pewnie jakaś zestandaryzowana nuta zapachowa. No, także działa. Spoko, fajne. Może się nawet żona nauczy myć okna. Czy warte 400? Nie wiem, ale fajne.